W Inowrocławskim magazynie miejskim wita Państwa Artur Gisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam. W minioną środę w sali sesyjnej Inowrocławskiego Ratusza odbyło się ostatnie spotkanie noworoczne zorganizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia. Tym razem pełniący obowiązki prezydenta miasta Wojciech Piniewski spotkał się z przedstawicielami kultury, sportu i zdrowia. Wojciech Piniewski podziękował przybyłym gościom za zaangażowanie i wkład w krzewienie kultury, a także propagowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. Pełniący funkcję prezydenta Inowrocławia życzył gościom kolejnych sukcesów, realizacji planowanych zamierzeń, ciekawych pomysłów i wiele energii w działaniu na rzecz Inowrocławia. Uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Kingi Rogusz i pedagogów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Juliusza Zaremskiego. Policjanci z Komendy Powiatowej w Inowrocławiu podsumowali miniony rok pod względem zdarzeń na drogach powiatu inowrocławskiego. Statystyki pokazują, że jeździmy nieuważnie i za szybko. Właśnie proszę powiedzieć, jak wyglądają te statystyki za 2023 rok, jeśli chodzi o drogi naszego powiatu? Dokonaliśmy takiej analizy i z zestawienia naszego wynika, że łącznie zdarzeń drogowych na terenie powiatu było mniej w 2023 roku, jeśli chodzi o porównanie z rokiem 2022. Niestety było więcej wypadków, ze 114 wzrosło do 120. W wypadkach mamy więcej osób rannych i niestety ofiar ze skutkiem śmiertelnym. Zginęło w ubiegłym roku na naszych drogach 10 osób. Ze 120 wypadków, które miały miejsce, do 112 przyczynili się kierujący. Przyczyny były różne, bo między innymi nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który był na przykład już na przejściu dla pieszych, również nieprawidłowe manewry i te sytuacje, można powiedzieć, z roku na rok się powielają. Wielokrotnie też apelowaliśmy do uczestników ruchu drogowego o takie bezpieczne zachowanie, o prewencję, o noszenie odblasków. Niestety nie wszyscy się do tego stosują. Natomiast my przypominamy i dzięki powiatu inowrocławskiemu też policjanci wręczają uczestnikom ruchu, głównie pieszym i cyklistom, znaczki odblaskowe, a także kamizelki odblaskowe, które poprawiają widoczność na drodze. Tych zdarzeń drogowych, jak pani mówi, było mniej, ale wypadków więcej. Co to oznacza, że jesteśmy mniej uważni na drodze, jeździmy szybciej? Ja myślę, że w dużej mierze też to jest kwestia prędkości, bo wiele osób rozwija prędkość, nie przewiduje skutków swoich zachowań, nie dostosowuje prędkości do warunków jazdy, ale też do warunków pogodowych. Chcę też podkreślić, że takimi newralgicznymi, wypadkowymi miesiącami w 2023 roku był styczeń i grudzień. To też pokazuje i potwierdza to, że z pewnością wpływ na to miała pogoda. Apelujemy cały czas do kierowców, do pieszych, do rowerzystów o poruszanie się zgodnie z przepisami, ale też branie pod uwagę takiego ograniczonego zaufania, a pieszym cały czas przypominamy: zatrzymaj się przed przejściem, rozejrzyj w sposób prawidłowy i dopiero przekraczaj jezdnię. Notyć pewnie wygrywa z MKK Gniezno i pozostaje liderem grupy A drugiej ligi koszykarzy. W 17. kolejce rozgrywek w Inowrocławiu zmierzyły się pierwszy i czwarty zespół w tabeli. Notyć lepiej weszła w mecz i uzyskała kilkupunktową przewagę. Po pierwszej połowie przewaga gospodarzy wynosiła już 17 punktów, ale trzecią kwartę goście wygrali 19-10 i trener Hubert Mazur musiał posłać do boju swoich podstawowych graczy, żeby uratować wygraną. Ostatecznie Notyć wygrała 80-67, ale trzeba przyznać, że zwycięstwo nie przyszło łatwo. Trenerze, no kibice mieli okazję zobaczyć bardzo zacięte spotkanie. Jak trener oceni ten mecz? Przede wszystkim gratulacje dla zwycięzców. Kiepsko weszliśmy w pierwszą połowę. Nie mogliśmy złapać takiego rytmu grania. Trochę chyba nas przytłoczyła ta skuteczność na początku zespołu gospodarzy i to tak nam obcięło skrzydła. Na drugą połowę byliśmy zdecydowanie agresywniejsi, nie przegrywaliśmy tyle pojedynków. Pozwoliło nam to wrócić do meczu. No szkoda, że w takich ważnych momentach gdzieś tam nam jeszcze z 2-3 rzuty nie weszły, bo jakby się zrobiło tak około 4-5 punktów, to wydaje się, że tak naprawdę mogłoby się jeszcze wszystko tutaj wydarzyć. No tam mieliście takie dwa powroty właściwie po tej fali punktów w Noteci. Też wam się udało wrócić. Dobrze też wszedł zawodnik taki trochę z dalszej rotacji, Kozłowski, który trafił kilka ważnych trójek. Zgadza się. Artur to jest strzelec, no tak czasami bywa, że jak zawodnik wchodzi i mu jeden rzut wpadnie, to później już prawem serii czuje swoją pewność i lepiej to wychodzi.
Co do takiej kwestii jeszcze samego przebiegu spotkania, to na pewno zadecydowała też taka przewaga doświadczenia zespołu z Inowrocławia. Mamy młody zespół, tak głównie złożony z wychowanków naszego niedzielskiego klubu. Także ja się bardzo cieszę, że mogli złapać atmosferę dobrego meczu i łapać kolejne doświadczenia. No młodzi, ale też trzeba powiedzieć, że macie w tym sezonie graczy wysokich i tak za bardzo Noteć pod koszem nie mogła sobie za wiele pozwolić. No zgadza się. Patrzę na statystykę zbiórek, bardzo, bardzo porównywalna. Mieliśmy, mówię, w pierwszej połowie zwłaszcza problemy z powstrzymaniem takiej gry 1-1 na low poście, czy to Harrisa, czy Groda w pewnym momencie. W drugiej połowie już to funkcjonowało lepiej. No, podjęliśmy walkę, przyjechaliśmy tu walczyć, walczyliśmy ile mogliśmy. No, szkoda, że nie udało się zwyciężyć, no ale cóż, no, gospodarze byli dzisiaj jednak lepsi. A już tak w ogóle jakby spojrzeć na te rozgrywki, mamy za sobą 17 kolejek, ze wszystkimi już graliście. Kto się tutaj wydaje głównym faworytem? Na pewno zespół z Inowrocławia, mocne zespoły z Łodzi, bardzo mocny zespół z Torunia, który teraz jeszcze wzmocnił się dwoma zawodnikami. Zresztą jeden tutaj przetransferowany, Damian Szczepanik z Inowrocławia. Także te trzy drużyny na pewno to będą takie zespoły, które mają ambicje i podstawy do tego, aby bić się o najwyższe cele. Ale myślę, że pozostałe drużyny wcale nie odpuszczą. To nie jest to, że inni wyjdą na parkiet i od razu się poddadzą. Jest jeszcze kilka drużyn, tak jak my, młody, którzy chcą coś udowodnić i trochę nosa uczyć i sprawić jeszcze jakąś niespodziankę. No na to liczymy, że zespół z Gniezna nie odpuści i jeszcze pokona zespoły na przykład z pozycji 2 i 3. Będziemy walczyć. Do każdego meczu przygotowujemy się indywidualnie. Nie podchodzimy do spotkania jadąc z założeniem, że mamy go rozegrać. Jesteśmy z góry skazani na porażkę. Dzisiaj też przyjechaliśmy. Celem było zwycięstwo. Nie udało się. Robiliśmy co mogliśmy. Troszeczkę też nam mimo wszystko sędziowie dzisiaj uważam nie pomagali. No ale to już jest temat na szerszą dyskusję. No ale walka była i kibice mieli okazję po takich meczach, gdzie Noteć wygrywała 50 punktami, no zobaczyć mecz walki. No wydaje mi się, że tak, no doprowadziliśmy do momentu, że trener gospodarzy też już mu troszeczkę tętno poszło w górę, nie mógł skorzystać z jakiejś szerokiej rotacji, wpuścić sobie zawodników drugoplanowych, tak naprawdę kluczowe momenty meczu utrzymywał swoich podstawowych zawodników, no to też było świadectwo, że do końca jednak nie czuli się pewnie w dzisiejszym spotkaniu. Warto też odnotować 13 zbiórek i 10 punktów Darela Harrisa i pierwszy od kilku miesięcy występ przed własną publicznością powracających do formy Mikołaja Groda i Aleksandra Filipiaka. Teraz nasz zespół czekają mecze z zespołami z dolnej części tabeli, wyjazdowe z Astorią Bydgoszcz i 24 stycznia domowy z Energą GAK Gdynia. Miasto Inowrocław jeszcze w tym roku planuje przywrócić dotacje na zmianę systemu ogrzewania ze źródeł tzw. niskiej emisji na proekologiczne. Ratusz podkreśla jednak, że będzie to możliwe, jeżeli tylko pojawią się możliwości finansowe z tzw. funduszu wyrównawczego dla samorządów. Magistrat przypomina, że inowrocławianie cały czas mogą korzystać z programów Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.